Witamy w kolejnym odcinku serii Motorozmowy. Znajdujemy się w Gdyńskim Muzeum Motoryzacji. Dziś porozmawiamy z twórcą muzeum, a prywatnie moim tatą, Witoldem Ciążkowskim, o przedwojennej polskiej motoryzacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy przedwojenne polskie konstrukcje rzeczywiście były polskimi produktami? Według mnie nie. Widać to na, w zasadzie widać to na wszystkich, na wszystkich modelach. Jeżeli weźmiemy Sokoła na przykład 1000, to jest to pomieszanie Harley'a, rama, zawieszenie i, Indiana silnik. Czyli w zasadzie jest to, no, uważam, że w 60% plagiat. Jeżeli chodzi o Sokoła 600, to też nie jest to czysto polski produkt, bo jest według mnie z Ariela. Zawieszenie, błotniki, zbiornik paliwa nawet, wszystko pasuje z Ariela. Natomiast w zasadzie silnik też. Czysto takim polskim wymysłem jest skrzynia biegów, która rzeczywiście była bardzo dobra. Natomiast jeżeli weźmiemy podkowę, to był to produkt normalnie angielski. Tak samo. Ona jest, chyba nawet to było tak, że ona przychodziła, podkowa przychodziła w częściach i składano ją tylko w Polsce, montowano. Tak naprawdę to jest bardzo zbliżona do Bakera i Jamesa, a koła, nie wiem czy widziałeś te koła, które my mamy, to w zasadzie po obejrzeniu widać niedokładnie zeszlifowany napis James. Kiedyś w muzeum spotkała mnie taka sytuacja, że jeden ze zwiedzających zapytał mnie, stając przy Sokole 1000 i obok od razu stał Sokół 600, oba z wózkami bocznymi, dlaczego jeden wózek boczny ma po prawej stronie motocykl, a drugi po przeciwnej, tak? Bo tak jak powiedziałem, po lewej stronie to miały wózki motocykle angielskie, czyli jeżeli on był, za przeproszeniem, zerżnięty z Ariela, to i wózek miał po lewej stronie. Natomiast prawdą jest też, że można było wózek mieć również po prawej stronie, ale no niestety nie zostało to jeszcze dopracowane. Dlaczego nie ma już polskiej motoryzacji, która rozkwitała przed wojną? Dlaczego nie ma? Poprzez niewłaściwe działania ówczesnych władz, tak przypuszczam, bo no i poprzez wojnę oczywiście, ale na przykład, jak wiesz, był ogłoszony przetarg dla Polskiego Czerwonego Krzyża na sanitarki i do tego przetargu startowały Fiaty, jak również polskie CWS-y. Z Fiatów nie dojechał żaden, natomiast dojechały wszystkie CWS-y, a mimo wszystko do produkcji przetarg wygrał Fiat. Także no, coś tu jest nie tak. Jeżeli popatrzymy na inne kontrakty, jest podobnie. No, to tak jest, jak i w tej chwili. Wygrywają silniejsi, którzy mają marketing silniejszy i przebicie finansowe. Oczywiście. Jaki w Twojej opinii był najlepszy polski pojazd? Czy to samochód, czy motocykl? Jak uważasz? Jak w Twojej opinii to wyglądało? Oczywiście mówimy o motoryzacji przedwojennej. Oczywiście mówimy o motoryzacji przedwojennej, tak jest. No, jeżeli mówimy o motoryzacji przedwojennej, to ze znanych mi, ponieważ nie znałem samochodu CWS, nie umiem po prostu się wypowiedzieć na jego temat, chociaż czytałem, że był bardzo dobry, zresztą jak widać po testach, i po opisach, natomiast nie jest mi znane, więc trudno mi zabierać głos. Natomiast no, według mnie polski motocykl Sokół 1000 jednak. Sokół 1000, z tego co mi wiadomo, w tamtych czasach był dosyć drogim motocyklem, prawda? Tak, on był bardzo drogim motocyklem i stosowano pewnego rodzaju zniżki. On kosztował 4500. A Fiacik 500, który był w Polsce składany, kosztował 3800, a więc widzisz, jaka jest różnica. Po prostu motocykl był budowany z myślą o wojsku i poczcie i policji i nikt nie myślał tak naprawdę o cenie. A
A powiedz mi, w Twojej opinii, co mogło się stać polską wizytówką w świecie? Oczywiście mówimy znowu o okresie przedwojennym. Czy jakieś nasze konstrukcje nadawały się, aby mogły konkurować w świecie, czy jednak ta nasza motoryzacja mogła uchodzić za taką nieco zacofaną? No myśmy wyjątkowo mieliśmy bardzo zdolnych inżynierów z zaboru niemieckiego, austriackiego, natomiast nie było tego przemysłu. Przemysł dopiero powstawał. Powstawały montownie, była montownia samochodów Hudson w Gdańsku na przykład na ulicy Wałowej, była też montownia samochodów Ford, były montownie Forda, Chevroleta w Warszawie na Grochowie i było jeszcze wiele innych montowni. My po prostu byliśmy słabi, jeżeli chodzi o zarówno o finanse, jak i technicznie. I tak naprawdę z naszych pojazdów to myślę, że mógłby konkurować tylko Sokół 1000. Chociaż w stosunku do Indiana czy Harley'a no, nie miał takiej reklamy. Rozumiem. Dziękuję bardzo za rozmowę, a Państwa zapraszam na kolejne odcinki z serii Motorozmowy.